9, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Głównym sponsorem kanał 0 jest Rocket Jobs .pl, Twój portal z ofertami pracy Dobry wieczór, to jest program specjalny w kanale Zero. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co się stało pod Moskwą, o zamachu terrorystycznym i o jego konsekwencjach. Moimi gośćmi są pani Maria Stepan, bardzo Dzień dobry. serdecznie witam, oraz pan Sławomir Dębski. Dobry wieczór. Czekamy jeszcze na trzeciego gościa, na panią Arletę Bojkę. Drodzy Państwo, czy ja w ogóle dobrze zacząłem ten program, czy możemy mówić o zamachu terrorystycznym, czy o wielkiej mistyfikacji? Bo mam wrażenie, że wszyscy piszą o zamachu, a w drugim zdaniu dodają między wierszami, że tak naprawdę w niego nie wierzą, że to jest sytuacja, która klasycznym zamachem nie jest, tylko jest pewną pierwszą. Pewnym pierwszym klockiem domina, który właśnie został popchnięty. Znaczy, ja uważam, że mamy do czynienia z zamachem terrorystycznym. A y, motywy, kto za tym zamachem stał, z jakiego powodu został przeprowadzony oraz co po nim nastąpi. To jest jak gdyby oddzielna sprawa. Zginęli ludzie, zginęli cywile, którzy wybrali się na koncert w piątek wieczór, zaczęli weekend i zostali ofiarami no, przemocy, po prostu. Tak? Czyli ktoś zaczął do nich strzelać. Mówimy o 40 zabitych i 100 rannych. Ta liczba pewnie będzie się zmieniać. Sala koncertowa aktualnie płonie. Więc no, mamy taką sytuację, że z całą pewnością niezależnie od, od tego kontekstu politycznego, no, mamy do czynienia z cywilnymi ofiarami, które, które no, stały się ofiarami też polityki. Jakiej polityki? Pewnie się za chwilę dowiemy. Nie jest to niestety pierwszy przypadek, w którym zamach terrorystyczny jest w Rosji wykorzystywany potem politycznie. No Ja się zajmuję Rosją 25 lat, jeżeli chodzi o ten reżim, który tam trwa. Ten reżim trwał 25 lat i to co najmniej trzykrotnie zdarzało się, że podobne zamachy terrorystyczne były w Rosji przez Putina i jego reżim wykorzystywany do następnie uzasadnienia, a to interwencji w Czeczeni, a to zaostrzenia, Zaostrzenia prawodawstwa, ograniczenia wolności mediów, więc no, mamy do czynienia z taką sytuacją, że Putin został po raz kolejny wybrany na kolejną kadencję. I no, są takie podejrzenia, że potrzebuje znowu jakiegoś dramatycznego wydarzenia, aby ogłosić powszechną mobilizację i zająć się Ukrainą, jak oni to mówią, na poważnie. Pani Maria Stepan była. Na Dubrowce byłam wtedy. korespondentką kiedy... podczas powstał. Byłam podczas na Dubrowce. w radiu. to był 2002 rok, koniec października. Pan mówił o co najmniej trzech, czyli 1999 rok, wtedy, kiedy Putin jeszcze był premierem tak, wiem, tak. i chciał pokazać. Wtedy, to chyba wtedy on powiedział te słynne słowa, że dorwiemy was nawet w kiblu. Tak. I tak się rozpoczęła druga wojna czeczeńska. 2002 to była Dubrowka, dwa lata później Biesłan. To już tak mamy jest. co najmniej trzy. Tak. Jeszcze 2010, te zamachy w moskiewskim metrze, to też... Tuż przed naszą katastrofą smoleńską. No i wtedy w tym 2002 roku Putinowi zajęło trzy dni, żeby sprawę załatwić. Tu od razu był szturm, od razu weszły te służby specjalne. Pewnie się nigdy nie dowiemy, moim zdaniem. Kto za tym stał, jak to było? Już właśnie czytaliśmy przed chwilą, że już ISIS się przyznaje do tego, że to oni niby stoją za tym zamachem. Nie byłabym taka pewna. Oni nie lubią się przyznawać. Przypomnijmy, że w 2002 roku wszyscy wtedy mówili, że to Czeczeńskie komando, Barajew z kobietami, z tak zwanymi czarnymi wdowami, wtedy weszły do teatru. Tam było prawie tysiąc ludzi, ponad setka dzieci, kilkanaście z nich zginęło. No i wtedy się wydawało, no to na pewno, no to Czeczeni, to, to na pewno oni za tym stoją. A później dopiero po tym wszystkim, ja pamiętam taką słynną scenę, jak po trzech dniach, myśmy tam wszyscy z Polski dojechali, no i jest szturm, odbijanie teatru. I pamiętam, jak ja właśnie wtedy byłam w Radiu Z, był Jasiek Mikruta z RMF-u, był um, Krzysiek który chyba jeszcze był w polskim radiu. I my chodzimy wzdłuż tego teatru, tam na ile nas dopuścili, liczymy te karetki, które niby odbierają tych rannych, wywożą. I później widzimy takie autobusy. I dosłownie pamiętam te swoje słowa. Ja mówię: No właśnie, słuchajcie, no to już właśnie wynoszą tych ludzi. Oni są chyba przytomni, no bo oni tak byli posadzeni. Dopiero chyba po dwóch miesiącach się okazało, że oni tam trupy usadzali w tych autokarach po to, żeby dziennikarze z całego świata widzieli, że oni wynoszą zdrowych ludzi. Oni tam im nie podali żadnego antidotum. wpuścili gaz, otruli tych ludzi, ale lekarze błagali te służby, powiedzcie, jakiego gazu użyliście. Nie powiedzieli im. Ci ludzie dusili się własnymi wymiacinami. To było potworne. Wtedy mówiło się o tym, to pan będzie na pewno lepiej wiedział, panie pisze, że. Dlaczego oni zdecydowali się na to, jak być może to byli Czeczeni, ale na pewno to Rosjanie wykorzystali. Wtedy zbliżał się bodajże kongres czeczeński, prawda? Tak, tak. E, czy... I to była dobra e, sytuacja, żeby. Jeszcze mi się jedna rzecz przypomniała. Wtedy, bo tam byli negocjatorzy, bo to jak powiedziałam trwało trzy dni, była wtedy Anka Politkowska, która przyleciała wtedy specjalnym samolotem. E, przyjechał Borys Niemcow, który też był negocjatorem. I... Oboje nie żyją. <laughs> właśnie chciałam to powiedzieć. Y, y, Politkowska zginęła. W a i jeszcze był też Litwinienko. Także cała trójka zginęła w bardzo krótkim czasie. No, Litwinienko w 2006, dużo którego. Politkowska... Pewnie nie tylko to. Pewnie nie tylko mhm. to. Przeżył tylko jeden y, Roszal, lekarz, który był negocjatorem i tam wtedy na dobrowce, w tym teatrze. I w Biosłanie on też był. No ale już jest starym człowiekiem, więc pewnie obdarowali mu życie. Powiedzieliśmy, padły takie słowa ZUS z ust Słowi Rademskiego, że hmm, Władimir Putin w przeszłości wykorzystywał zamachy do swoich celów. Ale czym innym jest wykorzystanie zamachu, który hmm, został dokonany, a czym innym inspirowanie zamachu, który został dokonany? Bo hmm, wydaje się, że świat dzisiaj hmm, wprost posądza Kreml o to, że to. Właśnie Putin, jego otoczenie, Rosja po prostu ten zamach dzisiaj zorganizowała. No bo nie można im wierzyć, to tak. Ten... Ale przyzna ten... że jeszcze 10 lat temu nie byłoby to takie okazją. Tak, ale, ale nasze doświadczenia, nasze doświadczenia, choćby to ostatnie, wspominaliśmy Borisa Niemcowa, który został zastrzelony w zasadzie tuż przy murach Kremla. Tak? Czyli. Na moście. Na moście i to jest monitorowanym, monitorowanym jednym z najbardziej strzyżonych miejsc, miejsc Moskwy, można powiedzieć na oczach kamer. Tak? I został zastrzelony w sposób spektakularny przez zawodowego... No, zamachowca i oczywiście również została wina zrzucona na Czeczenów i czeczeńskich czeczeński ślad. E przy czym giną, tak się akurat e składa, że giną e przeciwnicy Putina. tak? E ludzie, którzy na przykład prowadzili śledztwo w sprawie e no, tych pierwszych zamachów 2009 roku. E no, Litwinenko był oficerem KGB, który no, e FSB, który prowadził to dochodzenie. I mówił potem publicznie, że no, ci terroryści byli właśnie inspirowani, tak? czyli byli w pewnym sensie wynajęci do przeprowadzenia tych zamachów. One były potrzebne politycznie. Więc mm, mm, mamy też doświadczenie dwu, 2014 roku. Mamy doświadczenie aneksji Krymu, gdzie mm, prezydent Rosji opowiada, że nie ma żadnych rosyjskich żołnierzy na Krymie, że to są jacyś mm, powstańcy, jak, jakaś irydenda. A to umundurowanie można kupić w każdym rosyjskim sklepie. No, w każdym sklepie w, na terenie wspólnoty Niepodległych Państw. Z militariami oczywiście. Oczywiście. Więc to nie są szczególnie wiarygodni ludzie. I z tego powodu, moim zdaniem, ten, te podejrzenia, no, to jest tak, że ja na swoim profilu na, na jak to się nazywa, Platforma X, czy na Twitterze w, stałym Twitterze, w starym Twitterze, napisałem, że podobnie jak Gary Kasparow. Że to niestety jest y, tak przewidywalne, że intuicja nam podpowiada, że niestety tym razem było podobnie. Czyli, y, y, czyli inspiracja Kremla jest niestety bardzo podobna. Ja, ja, jeszcze, to tam ja jeszcze, jeszcze mam inne takie wrażenie. A może wcale tam nie było drugiego dna, tylko że Rosja tak nas do tego już przyzwyczaiła, że my widząc coś takiego automatycznie zakładamy jej złą wolę. Być może tam Taka. po prostu to może to być nieszczęśliwy wypadek albo właśnie akt terrorystyczny kogoś tam. Załóżmy tego ISIS, które się przyznało. Ale my już na tyle już Putinowi nie wierzymy, że automatycznie już zakładamy, że to może być jakaś podwójna gra. Dziesięć lat temu, nawet wtedy przy aneksji Krymu, a wtedy byłam też na Krymie, Absolutnie tego nie było. Ja pamiętam, jak musiałam udowodnić, że te zielone ludziki to naprawdę to są żołnierze Putina. No bo skoro nie mamy dowodu, no to trudno. No to, 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 to na pewno nie są Rosjanie. Mhm. Się dużo zmieniło. No, tu mamy jeszcze jedną rzecz. Ci terroryści nie próbowali wziąć zakładników. Czyli to była troszeczkę inna sytuacja niż, niż w Dubrowce, gdzie. Być może nauczeni doświadczeniem, gdzie e, jednak jakieś żądania były stawiane. Były stawiane żądania zakończenia wojny w Czeczeniu, tak? wycofania rosyjskich wojsk z Czeczeni. Tutaj w zasadzie nie mamy żadnych żądań. Wchodzą uzbrojeni. E, no, e, Terroryści I I zaczynają im... i egzekucji. I mhm. dokon, dokonują egzekucji, zaczynają strzelać do ludzi. Um, nie mamy żadnego politycznego oświadczenia, dlaczego, czego się domagają. No po prostu, no jak, jak zwykli kryminaliści. A czy skoro cały świat dzisiaj zakłada, że to jest prowokacja i tak naprawdę stoi za tym Putin, to czy sami Rosjanie mogą tak zakładać, czy oni są absolutnie odcięci od wiedzy na temat e, tych zdarzeń, o których mówiliśmy, o zdarzeń z przeszłości? No przede wszystkim to na pewno są przerażeni. Tam, jak gdyby Moskwa będzie przerażona, i, no bo y, tego się nikt nie spodziewał. Y, tak jak powiedziałem, no to bogu ducha winni ludzie poszli na spędzić koncie. na koncert, spędzić trochę miłego czasu y, i y, y, spotkała ich tragedia. Ja w wkrótce zastanawiam, y, czy na przykład Rosjanie w ogóle wiedzą o tym, że Białgorod jest ostrzeliwany przez... Rosyjskich partyzantów, czy w ogóle takie informacje dochodzą. Na początku, jak do nas dotarły te informacje, co się wydarzyło pod Moskwą, to rosyjskie kanały nie przerwały swoich transmisji, nie mówiły ludziom: słuchajcie, u nas dzieje się tragedia. To media społecznościowe, więc Rosjanom, Kremlowi, tak to nazwijmy, trudno już by było to ukryć, dlatego w końcu zebrali głos. Natomiast to nie było tak, że załóżmy tam ten umowny pieskow, czyli rzecznik Kremla, wystąpił i powiedział: Słuchajcie Państwo, mamy taki, taką tragedię, przerywamy program. Absolutnie nic takiego się nie zdarzyło. To media społecznościowe. Zmusiły Kreml do reakcji. Ale premier e, Rosji e, Dmitry Medvedev e, na swoim telegramie napisał, że sugerując, że to, że ślad jest ukraiński. A tak? Ukraińcy odpowiedzieli, że. To... że to no nie tylko to, że to... Napisał. nie tylko to napisał, napisał, że zemsta będzie, odwet będzie tak straszliwy i że zleceniodawcy polityczni zostaną zamordowani po prostu. Ukraińcy, wywiad ukraiński zdementował jaką, jakąkolwiek swoją odpowiedzialność jeszcze zanim się ten wpis Miedwiediew. Pojawił, więc władze ukraińskie wiedzą, jak to się skończy, tak? Znaczy, niezależnie, kto stał za tym zamachem, mogło być tak, że powiedzmy załóżmy, że nie ma tutaj żadnej inspiracji Kremla, to nawet wtedy mamy do czynienia z sytuacją, w której władze Rosji nie były w stanie zapobiec takiej operacji. A więc albo wywiad, albo kontrwywiad czegoś nie dopilnował. Eee, więc e, nawet z tego powodu e, trzeba będzie na, jakiegoś winnego znaleźć. Ukraina wydaje się być najbliż, najbliżej pod ręką. To tak naprawdę nie ma znaczenia kto tego zamachu dokonał, ważne jak on zostanie wykorzystany i kto zostanie wskazany. To jako wiem winny. się moim zdaniem w ciągu doby, no może dwóch się, kto zostanie wskazany. To zostanie wskazane i jak to będzie wykorzystane? Bo w normalnym państwie, to na przykład w Polsce, to by, nie daj Boże, jakby coś takiego się wydarzyło, to ludzie zaczęliby podnosić w Stanach, przecież tak się dzieje. Ale dlaczego dopuściliście? Jak mogliście dopuścić do tego, że uzbrojeni ludzie weszli do takiego dużego obiektu, mogli zabić na naszych oczach tyle ludzi? Dlaczego ten, ta hala się zawaliła, no bo ona płonie i teraz się zapada? A tam podejrzewam, że nikt w ogóle nie zada takiego pytania. Ja rok po zamachu na Dubrowce, bo mnie to bardzo męczyło, właśnie te, ten obraz tego autobusu z tymi ciałami u, usadzonymi, dopiero później się dowiedziałam, że to były trupy, I dotarłam do e, kilku ludzi, których najbliżsi zginęli na Dubrowce. Opowiadała mi kobieta, że e, ona swojego syna szukała tydzień, tydzień. Nikt nie chciał jej powiedzieć, gdzie on jest, w której kostnicy. Ona jeździła od kostnicy do kostnicy. Drugi mężczyzna opowiadał, jak wysłał swoje dziewczynki, córki do tego teatru. Jedną właśnie wyprowadził, ten młodszą, wyprowadził Rosza, a druga zginęła. Jak on też nie mógł poznać swojego dziecka i chyba dopiero na czwartą dobę w ogóle ktoś mu wskazał. Nie było jej na żadnej liście, władze mówiły, że nie ma takiej osoby. On mówi, jak to nie ma? Mam tu bilet. Nie? Więc podejrzewam, że ma pan rację ludzie są wystraszeni i nie zadadzą żadnego pytania władzy. Nikt sam się specjalnie nie oburzy. Znaczy na pewno się będą domagać jakichś wyjaśnień. I to... Ale kto, gdzie? Nie, no ludzie <laughs> się będą domagać wyjaśnień. To też jakieś wyjaśnienia o, 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 otrzymają. Na, na pewno, tak jak mówię, no, o ile ja Wiem, jak Moskwa reaguje w, takie, w takich sytuacjach, czyli pamiętam 2010 rok, mniej więcej właśnie te zamachy w rosyjskim w metrze. No to yy, moskwiczanie byli przerażeni. Yy, to trwało 2-3 dni, ale potem znowu zaczęli jeździć metrem, bo to, mia to miasto bez metra po prostu nie funkcjonuje, trzeba jeździć do pracy i tyle. Ale pytania będą zadawane. No, ludzie się będą interesować, kto za tym stoi, jak to do tego doszło, więc władze jakiejś odpowiedzi e, udzielą. No, niestety ja się obawiam, że ta odpowiedź już jest przygotowana. Jak to, to będzie odpowiedzieć? Znaczy nie. Ja uważam, że, to, że jest bardzo prawdopodobne, że jeżeli nie władze rosyjskie za tym e, stały, bo to się układa w jakąś niestety całość, tak? e, no Putin wygrywa wybory. Potem ogłasza, że będzie budował milionową armię, tak? że będzie tą armię budował w sposób równoległy do sił, które zasilają wojnę na Ukrainie. Szesznik Kremla mówi, że już nie mamy do czynienia z operacją wojskową, ale z wojną. wojną? To też Otóż, się składa w taką całość. No, gdyby, gdyby jakiś odstęp czasu od tego był nieco większy, te, ta intuicja miałaby mniejszą pożywkę do tego, żeby się. Na tego rodzaju sygnałach opierać. No, z drugiej strony, tyle, tyle razy ta intuicja nam podpowiadała dokładnie to samo, tak? czyli czekaliśmy na jakieś fakty, czekaliśmy na jakieś dowody, czekaliśmy na jakieś przesłanki, po czym po jakimś czasie się okazało, że to, co nam podpowiadała intuicja, było prawdziwe, czyli jak gdyby nie myliliśmy się, bo, no właśnie, no bo politycznie zostały wykorzystane te operacje pojawiły się już nawet doniesienia, że zostały rozpoczęte zaczęto rozsyłać wezwania do wojska wśród ludności rosyjskiej. No, Putin niewątpliwie potrzebuje potrzebuje udowodnić, że tą wojnę wygrywa. I że w ogóle ta wojna ma sens. Ta wojna ma sens no te ci rosyjscy propagandziści, którym tam rzuciłem okiem, co oni tam zaczynają wypisywać na tych swoich e, portalach, no to właśnie po pierwsze wskazują na Ukrainę, po, po drugie wzywają, wzywają e, e, Putina do tego, żeby sformułował wobec Ukrainy ultimatum. Dał 48 godzin cywilnym mieszkańcom Ukrainy na opuszczenie kraju, a wtedy się z, z, z całą resztą rozprawimy. Więc... E, nawet jeżeli, znowu, nawet jeżeli władze rosyjskie miałyby jakieś powody, żeby nie obarczać odpowiedzialnością Ukraińców czy, czy rządu ukraińskiego, no ta propagandowa maszyna będzie ich w to wpychać. Po Rosji nie jest potrzebna żadna wojna, operacja antyterrorystyczna na Kaukazie czy gdziekolwiek indziej. Rosji jest potrzebny powód, dla którego można pokonać opór społeczny, dla mobilizowania dużej masy no, żołnierzy. To czyli jest pańskim potrzebne. zdaniem to, co się dzisiaj wydarzyło, może być przyczynkiem do tego, żeby Putin właśnie, tak powiedział Krzysztof, rozpocząć pobór do wojska? Tak uważam. Znaczy powszechna mobilizacja, czy mobilizacja na dużą skalę nie cieszyła się specjalnym poparciem wśród rosyjskiego społeczeństwa, zwłaszcza w miastach. Znaczy, wojna z Ukrainą dotyczyła w zasadzie do tej pory społeczności no Prowincjonalnych, można tak powiedzieć, poza wielkimi miastami. No ale jeżeli chce się zbudować armię, która jest gotowa czy ma stwarzać zagrożenie te nie tylko dla Ukrainy, ale także dla NATO, no to trzeba ten pobór rozszerzyć. A aby to zrobić, no, potrzebny jest jakiś. Powód, tak? Czy sama wojna z Ukrainą mogła być niewystarczającym powodem, więc tutaj trzeba zmobilizować opinię publiczną do tego, że mamy powód, zostaliśmy zaatakowani przez terrorystów. Najlepiej, żeby byli to terroryści ukraińscy, bo wtedy to się połączy jedno z drugim. Zobaczymy. Chciałbym się mylić, ale. To ja to na, chwilę, na chwilę będę sceptykiem, być może na siłę, ale na potrzeby tej rozmowy. Jak rozumiem, Pretekst jest potrzebny wyłącznie dla polityki wewnętrznej, pretekst w postaci e, aktu terroru, bo na zewnątrz to Putin jest terrorystą i on w zasadzie już nie musi nikomu się e, z niczego tłumaczyć. Nie? Nie. Bo my widzimy Putina oczami Europy i Ameryki, a świat to nie jest tylko Europa tak, i Ameryka. To tak. Jeszcze jest Ameryka Południowa, jest jeszcze Afryka, jest jeszcze Azja. Indie tak jest. Indie i tam Putin jest po prostu wielkim przywódcą, tak, jednym z wielkich przywódców, więc to nie do końca tak. To prawda. Znowu rzuciłem okiem co wypisuje się na hinduskich mediach społecznościowych. Więc Taka, takie przeświadczenie, że władze rosyjskie na pewno sprawę wyjaśnią, na pewno nam powiedzą, kto za tym stoi, i na pewno wskażą odpowiedzialnych, a wówczas musimy udzielić kredytu zaufania rosyjskim władzom. Więc to absolutnie się zgadzam. Myślimy kategoriami świata transatlantyckiego, natomiast tak zwana, jakby powiedzieć, świat południa, szeroko, szeroko pojętego, widzi w Rosji po pierwsze mocarstwo, które pomagało przezwyciężyć czy zwalczyć kolonializm. Tak? To raczej mocarstwa europejskie były mocarstwami, które no, były mocarstwami opresyjnymi. A Związek Sowiecki pomagał w walkach narodowo-wyzwoleńczych. W związku z tym raczej się kojarzy pozytywnie jako jedyne państwo, które sprzeciwiło się Stanom Zjednoczonym i ich dominacji. To druga część pytania, którego nie skończyłem zadawać. Jak silna jest potrzeba usprawiedliwiania takiego poboru wewnątrz Rosji, jeśli Władimir Putin z tak rzekomo ogromną przewagą wygrywa? wygrywa wybory prezydenckie i jednocześnie raczej nie sprawia wrażenia kogoś, kto będzie się przejmował ewentualnymi protestami ludzi, którzy do wojska za bardzo nie chcą albo iść, albo wysyłać swoich dzieci. Czy to na pewno, na pewno jest dla niego tak kluczowe, żeby wojna na Ukrainie i ten pobór obowiązkowy cieszył się powszechną akceptacją? Wydaje mi się, że z jednej strony ci, którzy nie chcieli iść do wojska, to już dawno uciekli z Rosji. Nie wiem, jakie są szacunki, ale z kilkaset tysięcy pewnie Rosjan uciekło z Rosji już w 2022 roku. Pamiętamy te obrazki, jak granica rosyjsko-gruzińska i tak dalej. To się wszystko działo. Ale z drugiej strony też mi się wydaje, że do tej pory byli do wojska wysyłani ci z odległych terytoriów, z dalekiego wschodu. O, właśnie, musimy zrobić miejsce? Tak, tak, mamy, mamy trzeciego kościa, ale to za chwilę. Byli wysyłani z Dalekiego Wschodu. To, ta wojna nie dotyczyła na przykład mężczyzn z Moskwy, czy nawet z tego Krasnodorska, gdzie wydarzyła się ta, ta tragedia, z Petersburga. No być może teraz czas najwyższy też sięgnąć i po tych, chociaż nie rozumiem tego, bo przecież na Zachodzie, na Wschodzie jeszcze jest sporo ludzi, mówiąc już bardzo tak... Brutalnie, których Putin spokojnie może jeszcze na tę wojnę z Ukrainą wysłać. Z nami jest Sareta Bojka, witamy. Eee. witamy Dołączasz w bardzo. ostatniej chwili, więc zakładamy, że najbardziej trzymasz rękę na pulsie, bo dołączyłeś 20 minut później od nas może coś się nowego w tym czasie wydarzyło. Nie wiem na jakim etapie z tymi najnowszymi informacjami jesteście. No bo ta najnowsza informacja, która trochę zmienia nam wszystkim optykę, to jest to, że państwo islamskie przyznało się do tego ataku. Eee. Pod Moskwą, ale właściwie to prawie jakby w Moskwie. Co zaburzy na pewno propagandzie rosyjskiej możliwość wykorzystywania tego chociażby do tego odwetu, nazwijmy to. No bo mi się wydawało, pierwsze co przyszło mi na myśl, jak zobaczyłam informację o tym, że y, mamy do czynienia z zamachem terrorystycznym w dużej sali koncertowej, to było dla mnie oczywiste i moje myśli powędrowały w kierunku przygotowanego pretekstu do tego, co Rosja chce zrobić. Teraz, jeżeli to państwo islamskie się przyznało, no to trochę kieruje nas na inne tory. Ale na pewno to posłuży do tego, żeby neototalitarna Rosja jeszcze bardziej ograniczała prawa obywateli i jeszcze bardziej budowała w Rosjanach syndrom obleżonej twierdzy, która musi się bronić przed tym kolektywnym zachodem, jak to mówił Dmitry Pieskow, który dzisiaj użył jeszcze jednego bardzo Wymownego sformułowania, bo Dmitrij Pieskow dzisiaj powiedział, że to była operacja specjalna. Dmitrij Pieskow, A, rzecznik tak? Władimira Putina, ale też jego jeden z najbliższych doradców, że to była operacja specjalna. To się zaczęło jako operacja specjalna, ale w wyniku działań kolektywnego Zachodu właśnie mamy już do czynienia z wojną. Potem powtórzył to Dmitrij Rogozin, czyli były przedstawiciel przy Rosji przy NATO i e, szef Roskosmosu. E, Dmitrij Miedwiediew już pisze śmierć za śmierć też wskazywał na Kijów, więc to taka koincydencja... No, mówi, się też o, mówi się też o e, ciężarówce na ukraińskich numerach, która została znaleziona nieopodal. Ehm... Co się znaleźć. Troszeczkę... co będą chcieli. Tak. Co im będzie pasować. Znaczy, Albo powiedzą, tak... że znaleźli. Czy znaczy, to jest najważniejsze, bo nie, 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 jest w zasadzie bez znaczenia, kto się do tego przyzna. Jest to, co ma znaczenie, to co, jaką atrybucję tego zamachu wskażą władze rosyjskie. Tak? A już zaczynają wskazywać. Tak? No pre, premier Rosji, który niedwuznacznie sugeruje, że za. Za zamachem stoją władze ukraińskie. No, nie robi tego przypadkowo. Tak? Jest jakaś intencja za tym stojąca. Więc nawet jeżeli ja się zgadzam, że jeżeli się pojawi jakiś szum informacyjny, tak, państwo islamskie, które przy, przyznaje się, ostatnio nie dokonywało jakichś zamachów o, przez ostatnie e, parę lat, bym powiedział, e, spektakularnych. E, nie jest to jakaś formacja, która jest w ofensywie, tak, e, która poszukuje e, atencji z jakiegoś powodu. No, I która ma inne problemy niż Rosja w tej chwili? No właśnie. I akurat Rosja nie jest takim pierwszym celem, który można sobie wymyślić. No, nie jest też pewnie najłatwiejszym celem dla Państwa islamskiego, tak mi się wydaje. Mhm. E, do tej pory zamachowców, na ślad zamachowców nie natrafiono, na e, same służby rosyjskie opuściły. Ale twarze aktualnie. tych zamachowców widać na filmach. Znaczy, najpierw były opublikowane Ale twarze zamachowców też. w rosyjskich mediach, potem zostało usunięte, bo się okazało, że tych zamachowców już Rosjanie zlikwidowali kilka lat temu w Ingushetii. Ale na tych filmach, no, przerażających filmach widać twarze zamachowców, którzy strzelają do pojedynczych ludzi, którzy się chowają za fotelami w tej ogromnej hali koncertowej. Więc to... to, to to była egzekucja z zimną krwią, ale tam na tych kamerach jakby te twarze wyraźnie widać. Są też relacje świadków, że oczywiście to nie był język rosyjski, jakim się porozumiewali y, zamachowcy, więc to w teorii nie powinno być trudne do ustalenia, ale oczywiście to śledztwo będą prowadzili Rosjanie i nikt nie będzie miał tutaj nic do, do powiedzenia. Nie, nie możemy sobie przecież wyobrazić, że Rosjanie wpuszczą kogokolwiek innego do pomocy w przeprowadzeniu śledztwa, więc to jest ich zamach, ich śledztwo i oni rzeczywiście powiedzą to, co będą. Chcieli. no ale to przyznanie się państwa islamskiego do tego zamachu, które być może też po prostu szukając rozgłosu postanowiło się o tym do do tego zamachu, no to Trochę jednak zaburzy, no bo też nie, no nie możemy udawać, że Rosjanie tylko i wyłącznie widzą to, co im w tele, pokazują w telewizorze, bo te proporcje się zmieniły. O ile te 10 lat temu rzeczywiście to 80-90% Rosjan czerpało informacje głównie z telewizji, to już teraz jest to mniej więcej pół na pół i to jest trudniejsze do kontrolowania, jeśli chodzi o taki jeden spójny przekaz. Dziwne jest też chyba to, że są doniesienia, iż Ameryka informowała Rosję kilka dni temu o planowanym zamachu. To jest bardzo zamachu. ciekawe. Tak, Rosja, Amerykanie mówili, uprzedzali, znaczy ostrzegali swoich obywateli, uważajcie, jest niebezpieczeństwo, że może dojść do zamachu terrorystycznego w Moskwie. Yy. Tylko wiesz, od razu się pojawiły też informacje, to, tuż po tym, jak jeszcze nawet nie było wiadomo, ile osób życzyło. To Rosjanie że się odezwali? Nie tak nam, się, tak, tak. że skoro, skoro wiesz, oni wiedzieli... Dlaczego nam nie powiedzieliście? Nie, to nawet przecież to było w przestrzeni publicznej, tylko że skoro oni wiedzieli, to znaczy, że to może Zachód przygoto przygotował. Od razu się pojawiły komentarze idące w tą stronę, że skoro ambasada amerykańska przestrzegała przed zamachami, no to może znaczy, że to Zachód przygotował ten, ten zamach i takich komentarzy na, na tych w forach internetowych rosyjskich w rosyjskojęzycznych mediach społecznościowych było mnóstwo i myśli Rosjan biegły w tym kierunku. Ja jak zapytałam koleżanki, która mieszka w Rosji no wciąż jest wielu Rosjan, którzy w Rosji z powodów życiowych pozostawać muszą. Ja mówię, co, jaka była twoja pierwsza myśl? No to ona mi napisała przecież wiesz, że nawet ci nie mogę napisać. Bo nie wiem, kto to czyta. Teoretycznie na komunikatorach, które zawsze były uważane za bezpieczne, Rosjanie się boją nawet pisać. Ono mi ja wiecie wszystko opowiem, ale jak się kiedyś spotkamy. Więc naprawdę te przekazy są bardzo też kontrolowane, ale też to pokazuje, że myślenie Rosjan jest bardzo formatowane w kierunku antyzachodnim, antyukraińskim i te pierwsze myśli Rosjan były właśnie, że skoro były te ostrzeżenia z ambasad no to może to Zachód za tym stoi. A mnie co innego zastanawia, no bo zaznaczyliśmy to, prawda, że to nie cały świat uważa Putina za mordercę i za przestępcę wojennego, ale z drugiej strony popatrzcie Państwo, że w ciągu tych właśnie dziesięciu lat, na ile się w Europie, z niewielkimi wyjątkami, zmieniło postrzeganie Rosji. Jeszcze na przykład jak wydarzyła się Dubrowka, jak wydarzył się Biesłan, to cały świat śledził, oczywiście wtedy nie było jeszcze takich mediów, ale już wtedy były telefony satelitarne. Cały świat się pochylał i zastanawiał się i mówił O biedni Rosjanie a zwróćcie uwagę, co, myśmy, co my teraz robimy. My wszyscy teraz się zastanawiamy dobra, nawet jak, nawet jak to było państwo islamskie, to i tak, i tak Putin to wykorzysta. Więc um, opadły, przynajmniej mam um, wrażenie takie, w Europie i w Stanach um, maski. Wiedzą, ludzie, z kim mają do czynienia. Dzisiaj 29 osób zginęło w Zaporożu na skutek, na skutek ataku rakietowego. To też można powiedzieć rosyjskiego. To też jest zamach terrorystyczny, tylko, tylko w wykonaniu się do tej Rosjan, więc trudno, żebyśmy nagle dzisiaj płakali żywnymi łzami na temat tego, co się wydarzyło w Rosji, bo to jest tragiczne wprawdzie, bo zginęły niewinne osoby, ale te niewinne osoby codziennie giną na Ukrainie. Na Ukrainie. To, to tak mnie Ukraińcy. A propos tych masek, mnie przeraziło jedno słowo. Dzisiaj dwa razy padło słowo: słowo wojna zakazana w Rosji. Do tej pory to słowo było zakazane. Tak gorzko można jeszcze zapytać, czy ci, którzy siedzą w więzieniach za używanie słowa wojna, teraz będą mogli z nich wyjść, skoro to już jednak jest wojna. Ale to oczywiście taki śmiech przez łzy. Ale Putin w tym swoim wystąpieniu po ogłoszeniu pierwszych wyników. E wyborów prezydenckich. Mówił bardzo dużo o Ukrainie w tym krótkim wystąpieniu w Centralnej Komisji Wyborczej, ale użył sformułowania, które wydało mi się po prostu absolutnie przestraszne. Powiedział, że być może będzie konieczność stworzenia na Ukrainie strefy sanitarnej. Tak, co to może oznaczać? Co... Wszyscy zaczęli się zastanawiać i okazuje się, że być może ja po prostu chcę użyć taktycznej broni jądrowej, ale, albo to, znaczy, albo to, ale to znaczy co kilometr, spal, 100, 100 kilometrów spalonej ziemi, gdzie nie będzie nic i nie wyrośnie jedno drzewo? Czy... Właśnie. To chciałem teraz dopytać, jaka będzie dynamika zdarzeń? Bo jeśli do tego zamachu już doszło, to można się spodziewać, że odpowiedź Rosji będzie musiała nastąpić szybko. Jak szybko może nastąpić odpowiedź Rosji? Czy mamy się jej spodziewać jutro, pojutrze, za tydzień, za miesiąc? Co powinno się wydarzyć jutro, waszym zdaniem? Powinno, co się wydarzy po prostu? Wydaje mi się, że odpowiedź będzie w ciągu doby, no może dwóch. Wymyślą sobie, przeanalizują i wymyślą, jeżeli nie mają tego jeszcze wymyślonego. No tak, ale jest. nawet jeżeli coś będą, nie, znaczy przedstawią jakąś wersję tych wydarzeń, Następnie przedstawią dowody, na podstawie których zbudowali swoją interpretację. Nie wiem, paszporty tych terrorystów, jakieś miejsce, w którym mieszkali, i w związku z tym Federalna Służba Bezpieczeństwa za chwilę tam wejdzie i. Do tych mieszkań i coś tam znajdzie. Więc ta narracja będzie budowana przez jakieś kilka, może nawet kilka dni, po czym wyjdzie prezydent Putin i zakomunikuje, w związku z tym, co Rosja zrobi, w związku z tym, co wie na temat przyczyn sprawców, intencji. No i następnie będą, takie oczekiwanie będzie prawdopodobnie, że jeżeli zostaną zidentyfikowani sprawcy, zostanie określona politycznie atrybucja, no państwo rosyjskie wywrze zemstę. Tak? To już mamy tutaj w zasadzie w przestrzeni publicznej taki komunikat, że tak to w tą stronę się będzie toczyć. Nie wiem, czy Wy sobie wyobrażacie? Ja sobie wyobrażam Władimira Putina, który jutro powie: Obywatele, wypowiedziano nam wojnę. Skoro to słowa wojna zaczęto, zaczęto dzisiaj wprowadzać do rosyjskiej przestrzeni publicznej, to że jutro będzie próba odwrócenia, to nie my rozpoczęliśmy wojnę. Znaczy to my poszli tak. z operacją specjalną, ja, no, ale teraz. Tak, a teraz nam wypowiedziano wojnę. Więc ani I kroków w tył, musimy iść do tak. przodu. Trudny moment dla narodu, musimy się wszyscy zjednoczyć. Dani na krwi potrzebna. Tylko, że wojna w praktyce już trwa. Co może oznaczać nowe, takie mocniejsze wypowiedzenie wojny? Czy to może oznaczać konflikt z NATO? Nie, nie, nie. Obór do wojsk. Żadnego konfliktu z NATO, znaczy Rosja nie jest w stanie w tej chwili zaangażować się w kolejną wojnę. Tak długo jak prowadzi wojnę na Ukrainie. Nie ma ani potencjału, ani zdolności, ani też także przestrzeni politycznej do tego, żeby angażować się w jakąś kolejną awanturę. Natomiast to jest też powód, dla którego takie nasze myśli i próby interpretacji, bo w dalszym ciągu próbujemy je to zinterpretować tę sytuację, biegną w kierunku Ukrainy. tak? To jest powód, dla którego po pierwsze no, Putin dokonał aneksji Krymu po to, żeby sobie poprawić notowania tak, w 2014 roku. Przypomnijmy, że ta zamiana e, dokonana z prezydentem Mirwidiewem, premier Putin stał się podobnie prezydentem. E, Rosjanom się nie spodobała. Tak. Wybuchły e, protesty. Jak na Rosję m, m, całkiem spore. E, e, Putin Niewątpliwie odczuł to, odczuł brak poparcia, brak sympatii dla, dla swojej władzy. No i stąd sięgnął po instrument, po który sięgali cały czas wielokrotnie, czyli wojnę zewnętrzną, po to, żeby poprawić swój wizerunek w oczach Rosjan. Niewątpliwie jest również, mamy tutaj wiele, wiele dowodów na to, że no, zbliża się do takiego momentu, w którym wejdzie do panteonu władców Rosji, którzy sprawowali władzę nad Rosją w sposób historycznie długi. Tak? No i w związku z tym Ukraina jest mu niezbędnie potrzebna do tego, żeby przejść do historii, jako ten władca Rosji, który Ukrainę z powrotem do Rosji przyłączył. A jak może wyglądać zintensyfikowanie działań na Ukrainie? Rosjanie posuwają się do przodu, ale bardzo, bardzo wolno. I teraz... Ale e... pamiętamy o tym, że Ukraińcom brakuje, dramatycznie brakuje amunicji. Tej amunicji nie ma. Nie ma, po prostu ich fizycznie nie ma. Nikt jej nie produkuje. To, co się teraz tam, prawda, co jakiś czas słyszymy o szczytach w Europie, że tam będą budować. My się podniecamy, że za mało dostaliśmy, nasze fabryki dostały za mało pieniędzy. To jest pieśń przyszłości. Ta broń, jest potrzebna teraz, a jej nie ma. Ukraińcy mówią o tym, że strzelamy co jakiś czas, bo musimy oszczędzać. A oni się tam trzymają, więc być może Rosjanie wiedzą więcej. Albo też mają na tyle tej broni dużo, ale za mało na przykład nie wiem czego. Ludzi. I może właśnie ten pobór, na no, który pojawiły informacje właśnie na ich, że, że podobno są wysyłane już drogą elektroniczną wezwania do wojska. Może chodzi o ludzi, a może tak jak pan powiedział, że to po prostu chodzi o to, żeby albo arletarze, że zjednoczyć naród. My jesteśmy teraz tutaj silni, będziemy, bo mamy jakiegoś wroga, który jeszcze nie wiemy jakiego, dowiemy się jutro albo pojutrze, ale musimy się zjednoczyć, żeby być silnymi. Nie mam pojęcia, to, to się trochę prawdę mówiąc nie klei. Tak po rosyjsku. I teraz jeszcze pewnie też będzie bardzo długo liczenie ofiar trwało. To też bardzo po rosyjsku. Ale o tej mobilizacji to była mowa jeszcze przed wyborami, że ona się prawdopodobnie po wyborach rozpocznie, żeby jednak przed wyborami nie budzić takich niepotrzebnych złych emocji, no bo jednak widzieliśmy wszyscy te kolejki, które stały do wyjazdu z Rosji wtedy, kiedy te mobilizacje ogłoszono. Plus rzeczywiście to są historie z raportu ONZ-u niewymyślone, że rzeczywiście te autobusy przyjeżdżały do tych dalekich wsi i Zabierały nocą mężczyzn z domów, wyciągając ich siłą. Więc taka operacja przed wyborami na pewno by nie pomogła w tych festynach, i które się odbywały w ramach zachęcania Rosjan do zagłosowania w wyborach, których wynik był już znany. W wyborach znowu oczywiście w cudzysłowie. Więc ta mobilizacja to jest właściwie taki pewnik. Jak mogłaby, mogłoby wyglądać zintensyfikowanie działań na Ukrainie? Wątpliwe jest, żeby też strzelali większą liczbą rakiet, bo Rosjanom też. Tych, Rosjanie też tych rakiet aż tak dużo nie mają i nie są w stanie ich wyprodukować. Amunicje... Ale ostatnia noc to wie o Krzysztof powiedział, ile osób zginęło w Charkowie. Wypuścili znowu bardzo dużo. Tylko to, I to podobno zaraz... był zapas, czy to jest to, co oni mogą wyprodukować w półtora miesiąca, to co wystrzelili w jedną, w jedną noc. Więc to też nie jest tak, że oni mają te, te, tej amunicji niewyczerpaną liczbę. Trudno sobie wyobrazić, żeby stało się coś gorszego niż w lutym 2022 roku. Ale znowu to, co za każdym razem. Ja boję się tego, że te działania Putina wymykają się naszej logice uh -huh. i że my staramy się go zrozumieć, ale tak naprawdę on myśli w sposób niezrozumiały dla normalnego człowieka, który ma jakąkolwiek empatię, który jest w stanie jakkolwiek racjonalizować swoje działania. Na pewno to, co się wydarzyło, nie jest po coś, naprawdę nawet nawet gdyby to było państwo islamskie, to mi się nie chce wierzyć w to, że rosyjskie służby po ostrzeżeniach amerykańskiej ambasady nie wiedziały o tym i przynajmniej nie przymknęły oka, bo było im to do czegoś potrzebne. Znamieniem jest to, że Media państwowe i w ogóle największe media rosyjskie dzisiaj w ogóle nie podchwyciły komunikatu tak. państwa islamskiego, że, że, że się przyznało, i zostało to w zasadzie zlekceważone. Wyobrażam sobie, że gdyby doszło do zamachu w Polsce i państwo islamskie by się do tego zamachu przyznało, no to jednak wszystkie kluczowe media podałyby tę informację i to pewnie na czołówkach, a tam wzruszono ramionami i szukamy dalej sprawców. No, czyli premier Rosji nie napisałby tego, czego napisał no, w swoim profilu na Telegramie, gdyby to do czegoś mu nie było potrzebne, tak? Więc jeszcze nic nie wiemy, kto się, co się tam stało, a, pre, a premier Rosji pisze, że, że stoi za tym, stoją za tym terroryści ukraińscy, i jeżeli i skoro tak, jeżeli to się potwierdzi, to Rosja wywrze zemstę. Mało tego, władze ukraińskie również się tego obawiają, ponieważ jeszcze zanim się pojawił komunikat premiera Medvedeva, zaczęły, tak? zaczęły komunikować, że my nie mamy z tym nic wspólnego. Ukraina nie prowadzi. Wojny w sposób za pomocą e, instrumentów terrorystycznych. Nie ucieka się do takich metod. E, teraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało e, komunikat w tej, w tej sprawie ukraińskie. E, więc e, to nie tylko e, nasze myśli e, jak gdyby biegną w tą stronę. Tak? E, nie czy jesteśmy w ogóle sobie w stanie wyobrazić, że to ukraińskie służby wchodzą na, do hali koncertowej i strzelają patrząc ludziom w oczy? To ogóle... A to ja zadam pytanie, być może takie, którego nie można zadać w polskich mediach, nie wypada, nie powinno się. Ale czy możemy wziąć pod uwagę taki wariant, w którym powstaje terrorystyczna grupka rzeczywiście inspirowana przez Ukrainę, ale inspirowana nie na zasadzie rządu ukraińskiego, tylko grupka ludzi, którzy mają dosyć Rosji, dosyć Rosjan, dosyć terroru rosyjskiego, skrzykują się i mówią, dobra, dokonamy zamachu. Czy, czy to jest scenariusz, no to nie jest takie proste, który może ludzie, się tylko w filmie wydarzyć? Tylko w filmie. Jeżeli ludzie w Rosji byli pociągnięci do odpowiedzialności za to, że o 12 w południe ustawiali się w kolejkach na apel Nawalnej, żeby właśnie o 12 zaprotestować i za to byli pociągani do odpowiedzialności, byli aresztowani Głosowanie. podczas głosowania, podczas wyborów, które tak mówi, podczas wyborów, to yy, gdyby Ukraińcy rzeczywiście tak bardzo chcieli stworzyć taki oddział, przejechać do Rosji i zaatakować, to byli by momentalnie wyłapani. Ale ja tylko teraz sobie specjalnie otworzyłam. Krokus City Hall, 7 pięter, powierzchnia 38 tysięcy metrów kwadratowych, sala koncertowa na 9,5 tysiąca miejsc. To naprawdę mała grupka zorganizowana, skrzyknięta, ekstremista. Ja nie powiedziałem, że ja w to wierzę. Ja po prostu <laughs> zadałem pytanie, które być może nasuwa się wielu osobom, bo myślę sobie, czemu nie. Dlaczego w zasadzie Ukraińcy nierządowo, ale oddolnie nie prowadzą walk takich partyzanckich czy też terrorystycznych także na terenie Rosji, bo przecież ludzie czasami mają dość. Jeszcze ale. tutaj się obawiam, że wszystkie media mogą teraz wyciąć ten fragment i powiedzieć, że nawet Polacy mówią o tym, że to mogła być bojówka Zostaniesz ukraińska. wtedy gwiazdą rosyjskiej telewizji. I niestety wtedy również polskiej. Muszę to brać pod uwagę. Zadaję po prostu wszystkie pytania, jakie mogą padać w przestrzeni internetu, mądre i głupie, bo nawet na głupie pytanie można dostać mądrą odpowiedź. Wszystko jest możliwe. Pamiętajmy przecież, przypomniała mi się akcja z 7 października, gdy... Został zaatakowany Izrael. Wszyscy mówili: To jest niemożliwe, żeby państwo izraelskie mogło być za zaatakowane. Policyjne państwo. Takie państwo. Przecież te służby izraelskie były podawane jako wzór niedościgniony, są najlepsi na świecie. A jednak to się stało. Gdzieś coś przegapiono. To, to może tak być, że tutaj coś, coś gdzieś ktoś przegapił. W Rosji jest tak, że jest tak zwany no troszkę taka lekka dezynwoltura, tak to bym określiła, że jeżeli a, tam idzie, to, to niech sobie idzie, ale nie wierzę w to, żeby można było wnieść broń, materiały wybuchowe, materiały wybuchowe i nikt by tego nie zauważył. Ukraina prowadzi regularną wojnę obronną przeciwko Rosji, więc walczą regularne siły ukraińskie, armia ukraińska. I tak długo jak mamy do czynienia z, taką, z takim klasycznym konfliktem państwowym, który nie zamieni się w konflikt asymetryczny, czyli w momencie, w którym Rosja zajęłaby całe terytorium ukraińskie. Armia. Ukraińska by nie istniała, władze musiałyby opuścić terytorium Ukrainy. To no oczywiście różnego rodzaju grupy mogłyby się zacząć zawiązywać i działać. No tak jak w Polsce w 1939 roku mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, spontaniczne ruchy. Natomiast teraz mamy z sytuacją zupełnie inną do czynienia, mianowicie jeżeli ktoś chce wywrzeć na Rosji zemstę i jest motywowany no właśnie taką. Taką koniecznością odpłacenia Rosjan, to się może zaciągnąć do ukraińskiej armii i tam mu znajdą mu zadanie do wykonania, które będzie miało jakiś sens wojskowy. Atakowanie cywilów to, jest, to nie jest działanie wojskowe. To jest właśnie dlatego nazywamy to, co, z czym mieliśmy do czynienia. Zamachem terrorystycznym. Niezależnie kto za nim stał, jest to atak na bezbronnych ludzi. W ogóle w ostatnich dniach Amerykanie też wprost, w zasadzie zabraniali Ukrainie prowadzić tego rodzaju działań na terytorium Rosji. Ostrzegali, że to nie jest mile widziane. Innego rodzaju działań. Ataków na rafinerię. Plotka głosi. Dobrze umotywowana, ponieważ została opisana w Financial Times, więc to jest dość poważna gazeta, więc za to biorą odpowiedzialność również poważni dziennikarze. Że Jack Sullivan przyjechał do Kijowa po to, aby prosić, sugerować, żądać nie wiadomo jak, jak to zostało sformułowane aby Ukraina powstrzymała się od ataków na infrastrukturę, no, na rafinerie rosyjskie. Tak? Rafinerie rosyjskie są, to się nazywa, zupełnie uprawnionym legitimate target, tak? czyli to są zupełnie uprawnionym celem ataku. Tak? To jest infrastruktura krytyczna, która służy podtrzymywaniu zdolności rosyjskiej armii i ona może być atakowana. Natomiast tu Jedna tylko rzecz. Taki sygnał, że administracja amerykańska może być zainteresowana ograniczeniem działań sił ukraińskich, jakoś je mitygować, dla Rosjan jest odbierany jako sygnał słabości. Przez Rosjan, przez Rosjan jest to odczytywane jako no, zachęta wręcz do eskalacji. No i moim zdaniem, ten atak na, na, na Tamę na Dnieprze, do którego doszło w dniu dzisiejszym, to jest odpowiedź na tego rodzaju sygnały. Skoro się boicie, że, że nie chcecie, aby Ukraińcy atakowali naszą infrastrukturę, to znaczy, że my możemy ukraińską, tak? Bo Ukraina, Ukraina nie będzie w stanie odpowiedzieć, jak to się mówi. In kind, czyli atakując e, dokładnie taką samą infrastrukturę po stronie rosyjskiej. To był błąd, jeżeli rzeczywiście taki sygnał został wysłany. Pytałeś, Krzysztof, o te emocje? No to ja właśnie e, tak zwrócił moją uwagę wpis Aidera Musdabajewa pod wpisem Julii Nawalnej, która napisała, że, że modlimy się za rodzinę ofiar i, i taki bardzo empatyczny był ten wpis. Aider Muszdabajew to jest były wicenaczelny Gazety Komsomolska Prawda, bardzo poczytnej, takiej porównywanej do naszego Superekspresu Gazety w Rosji, który wyjechał z Rosji po aneksji Krymu. On jest z pochodzenia Tatarem Krymskim i mieszka w tej chwili w Kijowie. I on napisał, że wszyscy, którzy przyczynili się do tego zamachu powinni być znalezieni i nagrodzeni. To są tego rodzaju emocje, które są między. Właściwie nie wiem, jaka idea tutaj bardziej sklasyfikować, czy już sercem na pewno bardziej, jako, jako Ukraińca, że ta te, to, to jest taka nienawiść czystej postaci, która którą można znaleźć w niejednym Ukraińcu i nic dziwnego. Ale naprawdę, jeśli mówimy o zorganizowaniu się, to ja na przykład nie wierzę, że grupa tak zdesperowanych, nawet Rosjan byłaby w stanie przeprowadzić atak na tak duży obiekt, bo nie mówimy o jakimś małym nawet... I tak i nie. A przypomnijcie sobie Państwo, jak to było z tym słynnym rajdem Prygorzyna. Facet bierze czołgi całą swoją. Ale Prigorzyna przy przykrywał Złotow, który ewidentnie stał też w opozycji do ale... e, ministra, ministra ale... obrony, czyli Sergii Szojgu, i miał wsparcie części struktur siłowych. Prigorzyn nie był sam. Wiadomo, ale mimo wszystko. Facet sobie jedzie ze swoim wojskiem 200 kilometrów. My, pamiętam, odliczamy, ile jeszcze mu zostało do Moskwy. W tym czasie mógł, mógł zostać zatykowany z powietrza. On nie ukrywał się, on nie, nie szedł pod kamie, jechał normalnie drogą. I to się udało, więc ym, no czasami coś się w tym państwie takiego dziwnego dzieje. No później zapłacił za to straszną cenę mm. i to była wi widowiskowa połowić, no egzekucja. No, widowiskowa egzekucja w stylu takiej mafii, można powiedzieć, że tak mm. właśnie mafia kończy ze swoimi. No i tak Putin postanowił, chciałam powiedzieć po rosyjsku, <laughs> unicestwić, unicestwić Prygorzyna. Więc wszystko jest tam możliwe, a emocje Ukraińców, ja pamiętam jak się okazało, że Nawalny nie żyje, jak cały świat rozpaczał, a ukraiński Twitter pisał, znaczy teraz X, o tym z dużą taką goryczą, że jak to jest, że jeden człowiek w Rosji zginął i cały świat, prawda, jest, przerywa się programy i tak dalej, a my giniemy od dwóch lat regularnie, a wcześniej ginęliśmy od dziesięciu lat. I jakoś się wszyscy dobuczy i do ich pienia przyzwyczaili. Przed programem, tak? Jeszcze jest a propos tego rosyjskiego teatru. Na miejscu pojawił się Aleksander Bastrykin, czyli przewodniczący Komitetu Śledczego, tego samego, który bada katastrofę smoleńską, badają do tej pory oczywiście. I nakazał, co? Uwaga, trzy próby, żeby zgadnąć. Nakazał znaleźć sprawców i ustalić przyczyny ataku terrorystycznego, więc ten, ten teatr będzie rozgrywany po rosyjsku. Ja przed programem dzisiaj rozmawiałem z ambasadorem, z ambasadorem Polski w Moskwie, panem Krajewskim. Obiecał nam początkowo, że się z nami połączy i porozmawia. Po kilku minutach odzwonił i powiedział, że dynamika zdarzeń jest tak duża i tak mało tak sprawdzonych informacji, że... Jednak byłoby to trochę niestosowne, gdyby, gdyby już dzisiaj zabrał głos. Być może w najbliższych dniach uda nam się połączyć. Natomiast cały czas na ekranie wyświetlamy wiadomości, tweety przede wszystkim wysokich polskich urzędników czy też, czy też polskich instytucji. I tak przechodzę do kolejnego wątku, co ta dzisiejsza sytuacja może oznaczać dla nas. Bo. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odzywa się, Donald Tusk się odzywa, premier, ale co w praktyce może to oznaczać dla nas, Polaków? No, y, przede wszystkim musimy poczekać na to, y, co Rosja z tym zrobi, tak? bo to będzie y, z punktu widzenia reakcji polskiego państwa. Y, taka okoliczność, do której politycznie się trzeba będzie odnieść. Oczywiście w tej chwili jest miejsce też na, no, o, o tym, na to, o czym mówiliśmy od samego początku. Znaczy, niezależnie od politycznych kontekstów i niezależnie od naszych zawodowych inklinacji, żeby no, rozpatrywać tą sytuację właśnie w kontekście tego, co się dzieje na Ukrainie, intencji rosyjskich władz, to jednak zginęli niewinni ludzie. Tak? No I i moim, zdaniem, moim zdaniem od tego należałoby wyjść. Tak? Niezależnie od polityki jest jeszcze normalne życie. Ci ludzie wybrali się na koncert ze swoimi znajomymi, ze swoimi dziećmi chcieli mile spędzić czas, no zostali zaatakowani i myślę, że takie wyrazy, wyrazy jednak współczucia dla rodzin, bo przecież zginęli, tak jak mówię, cywile, zginęli niewinni ludzie, no to jest to, od czego powinniśmy wyjść. Tak, tak ale to, to wiemy, natomiast ogląda nas nie bez powodu tak wiele osób przed północą, w piątek zamiast być na dyskotece 60 tysięcy ludzi na żywo uznało, że będzie oglądało kanał na YouTube, żeby się dowiedzieć, co tam się wydarzyło i co się może wydarzyć, bo ci ludzie, te osoby są po prostu przejęte i przestraszone. Dlatego stąd moje pytanie, co może ta sytuacja oznaczać dla nas, dla Polaków? Ja powiem szczerze, że ja też się przestraszyłam. Jak zobaczyłam te informacje, to pomyślałam sobie. Nie jest dobrze i naprawdę pierwsze moje myśli to były, że to jest przygotowany pretekst do czegoś, co Rosjanie chcą zrobić. Teraz zresztą też już pojawiają się informacje a propos tych rosyjskich mediów, które nie informowały o tym, że to państwo islamskie, to teraz już mówią, że to jest fałszywa informacja, że to państwo islamskie, więc nie pasuje im zdecydowanie ten scenariusz. I co to oznacza dla nas? Dla nas oznacza to, że naprawdę musimy bardzo poważnie brać. Yy, pod uwagę to, że jeżeli my się nie będziemy przygotowywać do potencjalnego czy do tego, że Putin ma apetyt na więcej niż tylko Ukraina, i nie będziemy y, się przygotowywać w, takiej, w takim wymiarze i społecznym, i wojskowym, to po prostu będzie to bardziej prawdopodobne, że to się wydarzy. Im bardziej my będziemy przygotowani, tym mniej będzie prawdopodobne, że on rzeczywiście swoje ambicje zrealizuje. Jak widać, te ambicje ma takie, żeby w podręczniku historii nie tylko Rosji, ale każdego kraju na świecie się zapisać, bo właściwie, gdzie nie zaczniemy rozbierać i Bliski Wschód, i Afrykę, to wszędzie ten rosyjski palec i rosyjska stopa w drzwiach będzie. Więc my musimy po prostu o tym pamiętać. I się do tego przygotowywać, żeby być na to ewentualnie gotowym, po to, żeby to się nie wydarzyło po prostu. Co tydzień o tym mówi i generał Rajmut Najczak w programie w kanale Zero. Mówił o tym, jak jesteśmy nieprzygotowani, lub co jeszcze mamy do zrobienia, nawet jeśli coś już zrobiliśmy. A ja oprócz tego, no. że powinniśmy się patrzeć, właśnie przygotowywać, się. oczywiście, bez dwóch zdań, panowie to świetnie o tym mówią. I ciągle powtarzają słowa, że Rosja nigdy nie była taka silna, jak mówi, i nigdy, nigdy nie była taka słaba, jak nam się wydaje, więc trzeba zawsze ją brać pod uwagę. Ale warto też odrobić od lekcję historyczną. Zaczęliśmy naszą rozmowę od właśnie od Dubrowki w 2002 roku. Pan Sławomir mówił o tym, że to, tak naprawdę to zaczęło się w 1999 roku Kiedy Putin był premierem Tak się rozpoczęła druga kampania wojna wyborcza. czeczeńska tak, Kampania wyborcza, druga wojna czeczeńska Potem właśnie, że złapiemy nawet ich, dorwiemy ich w kiblu Później jest Dubrowka, później jest Biesłan Czyli tamte... Zdarzenia były po to, żeby zmobilizować Rosjan do wojny albo, żeby, mówiąc wprost, rozwiązać problem czeczeński. Teraz mamy wojnę na Ukrainie, więc. I problem ukraiński. I mamy problem, według Rosjan, problem ukraiński. I moim zdaniem, przede wszystkim trzeba to, tak jak Pan powiedział, rozpatrywać w tych kategoriach. Co Rosjanie szykują? Są mądrzejsi ode mnie. I pewnie już mają jakieś swoje podejrzenia, jak będą chcieli Ukraińców albo zdyskredytować, albo im przypisać winę. A być może coś jeszcze, być może to, co Arleta powiedziała, że jeżeli Putin w pierwszym swoim wystąpieniu poświęca dużo słów Ukrainie, a potem mówi, że nie wyklucza, że będzie stworzona specjalna strefa na Ukrainie. On nic, niczego nie mówi od tak po prostu. To zawsze słowa jego są. A panowie mówili w ostatnim programie, zdaje się, o tym, że jeżeli patrzymy na ataki rosyjskie na Ukrainę, to oni oczywiście niszczą infrastrukturę, ale cywilną, a nie chcą zniszczyć tych punktów na Ukrainie, które Mogą się pewnie. By im się przydały, gdyby zajęli większą część terytorium Ukrainy. A w ramach... Być może coś się zmieniło, być może stwierdzili, że trudno. Idziemy dalej. Nie, A w ramach zagrywania do boju Rosjanie tego jednoczenia, Dugin, czyli ideolog ruskiego miru, pisze byłoby doskonale, gdyby do jutra Ukrainy już nie było. No, więc... mhm. Znaczy, no, tego, czego spodziewaliśmy się, tak? No prawdopodobnie będzie, będzie tego więcej kierowanie gniewu rosyjskiego społeczeństwa w stronę Ukrainy. Budowanie uzasadnienia, że musimy wziąć rewanż. A z tym rewanżem no, zastanawiam się teraz tak w tej chwili właśnie, co, do, w którą stronę to może prowadzić. No bo można podjąć kolejną ofensywę, ale tego można, to, to można było zawsze zrobić. Tak? To znaczy, do, do tego nie jest potrzebne jakieś szczególne uzasadnienie. Więc w zasadzie to, co przychodzi mi do głowy, to rozpoczęcie jakiegoś nowego sposobu prowadzenia wojny. Mm. Z, z Ukrainy. Um, czyli no, skoro zostaliśmy zaatakowani, przecież toczymy z tą Ukrainą wojnę już 10 lat. i zostaliśmy, Z kolektywnym zachodem. I zostaliśmy zaatakowani za pomocą, tak jak to określimy metody te terrorystycznej, no to, to daje Rosji teoretycznie prawo do zastosowania. Podobnej metody, tak, czyli mogą próbować przekazać społeczeństwu ukraińskiemu, że skoro Ukraińcy z nami tak walczą, to my będziemy też tak walczyć z Ukraińcami. Mhm. Zaglądam sobie na czat drodzy wizowie, i widzę, że chcielibyście bardzo, żeby w tej rozmowie wziął także udział doktor Szewko, natomiast muszę wam powiedzieć, że rozmawiałem z nim przed programem. Ale niestety jest chory i nie mógł dzisiaj ani do nas przyjechać, ani się z nami połączyć, bo jest tak zakatarzony, że jest to po prostu niemożliwe. Ale z pewnością jeszcze w naszym kanale zagości, a przynajmniej dostanie zaproszenie. Czy je przyjmie to? Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Powiedzieliśmy o tym, co się działo w przeszłości, ale zapewne ogląda nas bardzo wiele osób, które nie mają takiej wiedzy o Rosji takiej wiedzy historycznej jaką mają państwo? Może taki właśnie rys historyczny byśmy stworzyli. Nie posługujmy się tylko datami i pojedynczymi hasłami, tylko opowiedzmy, co się stało w 1999, w 2002, w 2004 roku i jak to było wykorzystane przez Rosję. No to chyba trzeba zacząć od tego, jak od 1999 roku, tak na bloki mm. mieszkalne Rosy, Moskwa, Wołgodoński, Bujnack, które. No Oczywiście w rosyjskich podręcznikach historii będzie napisane co innego, ale według niezależnych ekspertów i dziennikarzy, którzy. Dziennikarzy, którzy no Litwinienko to sprawiać, za to zapłacił życiem. Tak, były przygotowane przez Putina po to, żeby uzasadnić właśnie drugą wojnę czeczeńską. I to, był, to była taka polityczna trampolina dla Władimira Putina. Przygotowane przez specjalny, yy, wydzielony oddział FSB, tak, zdaniem Litwinienki. Tak, i to był moment, w którym wszyscy pytali, "Kto jest Mr. Putin, który dopiero przecież został wybrany na prezydenta Rosji. Wtedy miał tylko pięćdziesiąt kilka procent na prezydenta Rosji właśnie w roku 2000. I on na tej swojej walce z terrorystami, których sam stworzył, jak się okazało. Doszedł do władzy i zaczął budować... w powietrze zostali niewinni ludzie. Niewinni ludzie w blokach Podłożono mieszkalnych i powiedziano, że zrobili tak. to czeczeńscy terroryści. To... Winę tym... zrzucono na Czeczenów. Po to, aby twardy Władimir Putin mógł e, ogłosić, że on z tym zrobi porządek. Tak jest. Tak. I wysłał wojska. I rozpoczęła się druga wojna czeczeńska. Później jest 2002 rok. Słynny teatr na Dubrowce, przedstawienie Nordost. W środku jest ponad 900 osób na przedstawieniu, mnóstwo dzieci raptem wpada czeczeńskie komando i kobiety z pasami szahida. w czarne wdowy z pasami Szachida, minują cały teatr, podkładają ładunki wybuchowe. Tak się składa, że wtedy w teatrze jest kilkoro dziennikarzy rosyjskich. To oni dzwonią, bo im ci terroryści, jak to mówiły rosyjskie media, pozwalają. Bardzo szybko się okazuje, że autorem tego pomysłu jest Barajew, jeden z czeczeńskich. Pojawiają się żądania. I pojawiają się żądania, żeby zakończyć w końcu, żeby Wojna. rosyjskie wojska wyszły z Czeczenii i oddały władzę. Zaczyna się, zaczynają się długie negocjacje, trzy dni ci ludzie, jakieś tam się śmierci zdarzają. Niestety, ja wiem, że to mówię dosyć tak. Wprost, ale to nie było to, co zrobiła później rosyjski, rosyjski spec nas i Wympieł. Dwie jednostki specjalne rosyjskie. Na początku okrzyknięto, wszyscy nawet w Polsce trąbiono sukces fantastycznie przeprowadzona akcja, zlikwidowano wszystkich terrorystów, uratowaliśmy tych, których mogliśmy. Potem Putin jeździ po szpitalach, odwiedza tych biednych ludzi, którzy się uratowali. A dopiero potem się dowiadujemy, że tak naprawdę Rosjanie zagazowali Rosjan prawie... Znaczy, nie odbijali zakładników. Nie odbijali zakładników. Oni wpuścili tam gaz. Wpuścili Ma gaz, który y, do dzisiaj nie wiadomo, są zmi zmienne zeznania. Jedni twierdzą, że to był jakiś tam fenantyl, inni mówią, że to była pochodna fenantylu. W każdym razie, od czego musimy zaczęli program rosyjski nas i wympieł nie podali lekarzom, którzy przyjechali ratować tych gazu. ludzi, nie podali nazwy tego gazu i nie podali nazwy antidotum. A podobno antidotum było. I w ten sposób, a tuż zaraz miał się odbyć ten słynny zjazd czeczeński, to było tuż przed tym, żeby ośmieszyć, właśnie żeby powiedzieć, że to Czeczeni to są przecież terroryści. Mówiliśmy wam, nie wierzyliście, to teraz widzieliście na no, cały świat. Zabili, musieliśmy ich zabić. No niestety, no musieliśmy też, nasi ludzie też zginęli. Nie? No i później z 2004 rok biesłan, to już w ogóle było bardzo dramatyczne. I też znowu y, Alfa. I tak. Wępie, też tak samo. I też znowu y, czyli mieli w, w głębokim poważaniu. To szkoła, która życie. W, tak. została 1 tak. Pierwszy Pierwszy września. 1 września tak. tak jest. Szkoła została opanowana przez no właśnie czeczeńskich terrorystów. No i rosyjskie służby specjalne przeprowadziły również skuteczną akcję odbijania tych, tych, tych biednych dzieci. No, skończyło się to również kwałą właśnie. Mhm. No więc to wszystko rysuje nam ten obraz, od którego wyszliśmy, że nikt na świecie nie dowierza, że mógł być to, by, że mógł to być klasyczny atak terrorystyczny. Jeszcze o czym zapomnieliśmy? O czym? Zapomnieliśmy o 2014 roku, 10 lat temu, Kijów, gdzie rzekomo ukraińska władza zabija na naszych oczach wtedy swoich 100 obywateli. Ludzie strzelają już nieślepimi kulami, tylko do chłopaków ubranych w kaski rowerowe i w papierowe tarcze, którzy stali na Majdanie trzy miesiące, bo chcieli być w Unii Europejskiej. A ten Janukowycz, ówczesny prezydent, powiedział, że nie, on jednak z Putinem stworzy swój związek gospodarczy, on nie będzie szedł do Europy, może kiedyś. I Ukraińcy się zbuntowali. I y, na początku pamiętam, jak y, jedna z lekarek mówiła, że przecież tu są ślady. Ja chcę znaleźć tych ludzi, którzy strzelali. Mówi, ja, ona była anestezjologiem i ona mówi, żeby miała najlepszy ojom na świecie. To było w hotelu Ukraina. Myśmy tam byli. Gdy miała najlepszy ojom na świecie? Ja bym nie uratowała tych ludzi. To były egzekucje, oni strzelali, to był rosyjski ślad. Do dzisiaj się nie wyjaśniło, kto za tym stał. No po prostu to też jest moim zdaniem. A to był powód taki, że Rosjanie poszli wtedy na Krym. Bo ja pamiętam, jak wyjeżdżaliśmy z Kijowa po tej masakrze i pytałam tych chłopaków młodych, którzy stali na tych barykadach, ja mówię: Co wy teraz będziecie robić? Mówię: Jedziemy na Krym. Bo już są sygnały, że Rosjanie będą chcieli zabrać nam Krym. No i mhm. się Krym. To oczywiście z pozwoleństwem niestety, to pan na pewno więcej powie no, e, ukraińskim. Bo Ukraińcy e, po prostu mu 20 usprzedali. 25 lat doświadczeń z reżimem Putina zbudowało u nas taką, taką właśnie przeświadczenie, doświadczenie, intuicję, że po pierwsze jest to reżim, który bardzo często wykorzystuje kłamstwo jako instrument polityczny, tak? Do zamachów się nie chcieli, czy rzadko się przyznają, poza zamachem na Litwinienkę w, w przeprowadzonym środkiem radioaktywnym w centrum Londynu. To był też zamach terrorystyczny, tak? A pamiętacie Państwo, jakie było oburzenie, jak to, że w środku, bo wtedy jeszcze przecież Wielka Brytania była w Unii Europejskiej, jak to w środku Unii Europejskiej środek. Y Przecież to jest radioaktywne. Jak to jest możliwe? I wyrzucono wtedy chyba bardzo dużo tych Rosjan z ambasady. Znaczy, to, tam to były to takie kroki dyplomatyczne. Retorskie zawsze się tam jakieś zdarza, Ale to nie ma znaczenia w tej no chwili. Właśnie. Rosja chciała w sposób spektakularny ukra ukraść zdrajcę. Tak? Ale ten zdrajca no, prowadził śledztwa, tak? mówił niewygodne rzeczy, prowadził programy, udzielił wywiadów, w których napisał obarczał, książki. napisał książki, w których obarczał Putina bezpośrednio odpowiedzialnością za właśnie zamachy dokonywane na na mieszkalnych budynkach cywilnych, czyli atakowanie własnych obywateli, po to, aby to przekuć potem na argument polityczny, aby to wykorzystać w, no właśnie w celach zbudowania autorytetu. Tak? Więc yy, niestety każdy następny zamach w Rosji yy, powoduje, że biegniemy myślą do tych 20 paru lat, tak? do tych naszych wcześniejszych doświadczeń. I ktoś mówi, ktoś może powiedzieć, no. Y, za wcześnie formułujemy konkluzję, tak? Y, za wcześnie y, zaczynamy jak gdyby, formułować scenariusze, w którym to Ukraina zostanie obarczona odpowiedzialnością. No, problem polega na tym, że nie mamy do czynienia z, jakimś, y, y, z jakąś reżimem, czy z jakąś instytucją, z jakimś aktorem, który jest nam nieznany. Tak? Po raz, pierwszy, po raz pierwszy się stykamy. Z, jakąś, z jakimś zjawiskiem? Niestety nie. Mamy doświadczenia zupełnie innego rodzaju. Tak? Mamy doświadczenia wskazujące na to, że to jest rodzaj systemowej metody działania. Tak? No, raczej byśmy się spodziewali tego, aby nie ktoś nam udowodnił, że nie mamy racji. Tak? Więc będziemy czekać na te wyjaśnienia. Problem, problem polega na tym, że my możemy y, też znowu, ktoś może stwierdzić, że za wcześnie wyciągamy wnioski, że to mogą być rosyjskie służby, że trzeba poczekać. Tylko na co poczekać? Na to, co powiedzą rosyjskie służby? Bo myślę, tak naprawdę nigdy nie będzie żadnych niezależnych danych, które pozwolą obiektywnie i bez wątpliwości niczyich stwierdzić, co tam właściwie zaszło. Rosyjskie służby, to już padło tutaj wielokrotnie, powiedzą to co będą chciały o tym zamachu e, powiedzieć. A propos tego, Litwinienki, no to niektóre zamachy Rosjanie chcą, żeby, żeby były spektakularne i żeby było wiadomo, e, kto to zrobił. Bo Putin mówił wielokrotnie, że jego kodeks to jest kodeks gangsterski, czyli nie wybaczam jednego, czyli zdrady, a swoich nie porzucam. Medvedczuk jednak został z tej Ukrainy wykupiony. A propos tego, że swoich Putin nie porzuca, Pacanów, jak, jak, to, jak to określał często. Więc my tutaj jakby możemy sobie czekać na jakiekolwiek informacje i oczywiście będzie trochę więcej wiadomo, ale na ile to będą informacje, w które będzie można w stu procentach uwierzyć, ok, no to teraz nam ktoś już wyjaśnił i teraz już wiemy, co się wydarzyło. Te hipotezy za 10 lat będą dalej takie same i dalej będą wątpliwości. A jak tak. traktować? E... Te ostrzeżenia, śmierć za śmierć, tu chodzi o polityków ukraińskich, zgaduję, że tych najwyższych, skoro już próbowano ich zabić podczas tej wojny, zwłaszcza na jej początku, czy oni teraz muszą się znacznie, znacznie, znacznie bardziej obawiać, czy, czy też polowanie na nich Trwa. jest. E, nieprzerwane w ostatnim A, czasie. Sam Dmitry Miedwiediew i to śmierć ze śmierci, to ja mam wrażenie, że Dmitry Miedwiediew przejął rolę, no właśnie, nie świętej pamięci w Władimira Żernowskiego. Tak że został takim klaunem rosyjskiej polityki, wypuszczanym po to, żeby, mówił, żeby wypowiadał najbardziej absurdalne słowa, których no może w innych ustach brzmiałyby nie, głupio, bo za ostro, bo może jednak nie, więc to jest taki wypuszczany człowiek, który właśnie najostrzejsze rzeczy wypowiada, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja, no bo przecież to nie jest taki znowu nikt, no bo to jednak były prezydent, były premier, a że teraz trochę za dużo pije, co widać, no to jest jakby z, zupełnie inna kwestia i wszyscy oczywiście to teraz z jednej strony trochę bagatelizują, że Miedwiediew znowu pod wpływem, znowu straszy bronią atomową, ale to jest też element tego systemu i wcześniej taką rolę spełniał po prostu w nim ktoś inny. I to z jednej strony oczywiście nie jest tak groźne, jak gdyby to powiedział um, Siergiej Ławrow. Z drugiej strony to nie jest też coś, czego nie, nie należy wpisywać w cały ten ten Nasz nawet nie tyle scenariusz, co po prostu tą sytuację i elementy tej sytuacji, te kropki do połączenia. Ja się zgadzam, że co do roli, jaką Dmitry Medwediew odgrywa na Kremlu, nie do końca jestem przekonany, czy on sam te tweety wypisuje, bo to, to prawdopodobnie są przygotowywane dla, dla niego, aby właśnie z tego poziomu premiera, czyli to jest poziom no, najwyższych, najwyższych przedstawicieli państwa rosyjskiego, mówić coś. Co na przykład Putinowi mogłoby być niewygodne, aby powiedział, tak? Albo językiem takim, w którym mogłoby być to niewygodne. A jednocześnie Rosja to komunikuje, tak? E, więc. E, no właśnie, e, ale czy jest to komunikat o tym, że najwyżsi przedstawiciele władz ukraińskich mogą zostać e, zabici? Raczej, znaczy, no, atak na przywódców e, państwa w czasie e, wojny. No, zawsze dlatego Zaleński i, czy generał Załużny, czy, czy najwyżsi wojskowi, przedstawiciele państwa ukraińskiego są bardzo dobrze chronieni, dlatego że nie, należ, nie, nie mogą wykluczyć próby tego rodzaju ataku na, na siebie. Rosja na początku wojny próbowała taką operację wykonać. Podobno osiem zamachów, nawet niektórzy mówią kilkunastu. Nie udało się. W zamachach, na zewnątrz. E, więc e, raczej bym podejrzewał, że może chodzić o uzasadnienie jakiejś nowej metody tak prowadzenia e, działań, niekoniecznie próby eliminacji najwyższych przedstawicieli Ukrainy. Na to musimy poczekać, co się z tym będzie działo, dlatego że jeżeli mamy, jeżeli intuicja nas nie myli, tak, to mamy do czynienia z jakimś planem, który jest przygotowany co do sekwencji. Tak. Będą następne kroki podejmowane, następnie oświadczenia. Będziemy mieli do, do czynienia, tu już o tym mówiliśmy, Rosja pokaże dowody, na podstawie których będzie budować polityczną konkluzję. tak? Więc przez, przez parę godzin będziemy no, karmieni tego rodzaju, można powiedzieć, przygotowaniem propagandowym do tego, aby wreszcie Władimir Putin wyszedł do Rosjan i no, zakomunikował, co Rosja z tym fantem zamierza. No, pojawiły się informacje, że wkrótce Władimir Putin ma przemówić. Z tym, że zgaduję, że wkrótce to oznacza... Jutro, bo czasu moskiewskiego, no to dzisiaj jest już prawie druga drugie. No Aczkolwiek w trakcie, przygotowując agresję na Ukrainę, zabrał głos, zabrał głos w środku nocy, więc no, to ja jest wiecie, może się Państwo przeprowadziła tak, takie ćwiczenie umysłowe. No, załóżmy, że jednak to jest ISIS, że rzeczywiście to ISIS. Państwo Islamskie zaatakowało w środku Rosji. To co to by mogło oznaczać? No to moim zdaniem to jest bardzo groźne, bo wtedy by się okazało, że państwo rosyjskie jest na tyle nieprzygotowane, że wpuściło kilku zamachowców, być może się okaże, że kilkunastu, zobaczymy co powie Putin, do wielkiego centrum handlowego i nie było kontrolowane. To więc dla, nawet, nawet jeżeli to by była prawda, to moim zdaniem Putin zrobić wszystko, żeby to ukryć. Być może to też, gdyby zakładając, że to jest prawda, bo tutaj też jak w mediach społecznościowych do nas piszą, że to oświadczenie ISIS jest prawdziwe w opozycji do tego, co, co powiedziały rosyjskie media, no to zakładając to, to może też tak jak Izrael był skupiony na zupełnie innych problemach i izraelskie służby były skupione na problemach wewnętrznych, być może też po prostu państwo islamskie wykorzystało to, że rosyjskie służby były skupione na czymś zupełnie innym, chociaż to tyle się mało prawdopodobne też wydaje, że jednak skoro. Ostrzegała ambasada amerykańska, to jednak ktoś w teorii przynajmniej powinien się temu, temu przyjrzeć. A propos też tej, tego szumu informacyjnego i tej dezinformacji, która jest rosyjskim narzędziem od wielu lat, to teraz też bardzo popularne w mediach społecznościowych jest filmik nagranie z ćwiczeń z 2022 roku, właśnie z Kroku z City Hall w Moskwie, kiedy rosyjskie służby ćwiczą odbijanie zakładników właśnie w tej samej sali koncertowej. I tam są odbijani są zakładnicy z czyich rąk? Z ukraińskich. Ukraińskie emblematy, ukraińskie mundury. I te filmiki teraz krążą po sieci. I czy one, one takim zwykłym rosyjskim obywatelom się nie pomieszają? Że te, rosy, te ukraińskie emblematy tam będą... Bo one są bardzo widoczne, bo ich jest po prostu bardzo dużo na, na mundurach, na tych, na tych filmach. Czy to też nie jest znowu teraz takie celowe działanie? To teraz... Zalejmy sieć tymi filmikami z 2022 roku, które są w gruncie rzeczy bardzo podobne do tych z dzisiejszych, autentycznych z tego, co się wydarzyło. No, może już teraz nie do końca, bo y, ci Rosjanie, którzy... Sama to powiedziałaś, że... Że część Rosjan już nie wierzy tym mediom oficjalnym, i że zanim w przyszłości też mówiliśmy o tym, że na początku przecież media oficjalne nie podjęły tematu. Dopiero wtedy podjęły temat, kiedy to wybuchło w sieci, że Rosjanie sami zaczęli o tym pisać. Więc chyba już się, na to chyba by się nie nabrali. Ale tak zwana głubinka, czyli A, wieś... chodzi mi o takie zaciemnianie obrazu. to, tę wypowiedź z przed chwili. To wspomniany wcześniej Wojciech Szewko napisał na Twitterze 10 minut temu. Właśnie czytam wypowiedzi specjalistów od państwa islamskiego, jest ich kilku na świecie. Ich zgodne pukanie się w głowę, czytając te rosyjskie bzdury w nawiasie o tym, że to fake, przypomina kanonadę. Czyli że są ludzie na świecie, i to poważnie, jak donosi dr Szewko, którzy absolutnie poważnie biorą pod uwagę to, że to państwo islamskie stoi za tymi zamachami. No, znowu, jak gdyby musimy poczekać na to, co Rosja na ten temat ustami Putina powie. Ewidentnie im nie jest wygodnie, aby, żeby to aby mhm. kierować zainteresowanie rosyjskiej opinii publicznej w jakąkolwiek inną stronę poza Ukrainą. Więc im jest potrzebny. Jakiś, jakiś sygnał, jakiś pretekst. Albo jakaś... nawet odwrócą i powiedzą, nawet jeżeli to było państwo islamskie... Nie, na to zostało, zgodę... zostało przez Ukraińców wynajęte. Tak, dokładnie. Ta, 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 ta. Wynajęte przez Ukraińców państwo islamskie rzeczywiście brzmi bardzo... Ale to wszystko jest przecież możliwe, więc... Ja po prostu tylko szkoda mi tych ludzi, bo na pewno to chyba się wszyscy zgodzimy, że na 40 ofiarach to się nie skończy. No to Just jest ogromna na ekranach, sala. Tam... Jak, to, jak wielka jest ta sala. Jak ci ludzie chowali się za te krzesła. Tu, tu akurat już te zdjęcia. O, tutaj widać właśnie. Tak, no to plus najbardziej, najbardziej drastycznych zdjęć nie, nie pokazujemy, tak, bo przecież są filmy, na których widać zamachowców, którzy z tak bardzo spokojnym krokiem, Idą jak wyszkoleni, jak wyszkoleni żołnierze patrząc niewinnym ludziom bez Wchodzą sobie boczy. po tej sali i oddają precyzyjne strzały, no to na pewno nie byli amatorzy, którzy dali się porwać emocją w pewnym momencie, tylko oni bardzo dobrze to sobie zaplanowali i zaplanowali także ucieczkę, bo do tej pory. Nie zostali złapani, chyba Też że mają. jest ciekawa rzecz, złapani. że skoro miałby tam być koncert, pojawiło się nawet nagranie jednego z zamachowców, który po prostu e, pieszo z karabinem w ręku odchodzi sobie powoli i idzie w stronę góry. Co do tego, co my widzimy w tych mediach społecznościowych i na ile to jest e, e, odpowiada rzeczywistości i tego, co się tam wydarzyło, to należy bardzo ostrożnie podchodzić, bo my widzimy to, co nam chcą pokazać, więc. Nie na rzecz, dlaczego nie poczekali na początek tego koncertu, wtedy tych ludzi byłoby tam jeszcze więcej. No, to chyba już bez takiego znaczenia jest dla końcowego efektu. Yy, I tak jest wystarczająco mocno. I tak to uderzenie jest zauważone i w Rosji i na świecie. Dobrze, myślę, że więcej tu dzisiaj już nie powiemy, bo więcej na się nie Czy Czytam jeszcze tylko takie doniesienia, że jeżeli to Państwo islamskie, to bardziej prawdopodobne, że to jednak te komórki państwa islamskiego operujące jednak na Kaukazie, które lepiej znają Rosję, i lepiej znają rosyjskie realia, że to, 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 w, to w tą stronę dziennikarze rosyjscy... ja jeszcze dopytam, skoro ta. Teoria krąży, że jest to państwo islamskie, są na to pewne e, przesłanki. E, to czy w ogóle jest możliwy scenariusz, w którym władze rosyjskie mówią, to było państwo islamskie, musimy się z nimi rozprawić, e, i nie ma to żadnego wpływu na sytuację na Ukrainie. I co? I myślisz, że rozpocznie kolejną nie, ja wojnę? ja tylko pytam. Mhm, ja też się zastanawiam. To by było. A może to chodzi, słuchajcie, może to chodzi po prostu o Kaukaz? Może będzie jakaś taka wywrotka? Znaczy, no wiadomo, że mają ochotę na Osetię. No, ale na razie niczego takiego nie komunikują. <noise> to znaczy, no wiem, to teraz już to sobie spekulujemy chyba już za bardzo. Nie tak. komunikują. Czeczenia została kupiona, najpierw utopiona we krwi, potem, potem kupiona. Ale rzeczywiście, jeżeli, no to już takie bardzo życzeniowe myślenie, ale jeżeli rozmawiamy o tym, że Rosja stałaby się państwem, które przestałoby wszystkim dookoła zagrażać wtedy, kiedy by się rozpadła na mniejsze państwa, no to pierwsze do podniesienia głów na pewno byłyby narody kaukaskie. Ale rzeczywiście, na razie w tej komunikacji i Kremla, i doniesienia z Kaukazu nie wskazywałyby na to, że trzeba tam kogokolwiek pacyfikować. Nie wydaje się to mało prawdopodobne. Mhm. Jest jeszcze taki taka jeden aspekt, który Rosja może potrzebować, albo przynajmniej może próbować wy, jak gdyby wykorzystać. Mówiliśmy o tym, że ten zamach. Władze rosyjskie mogą chcieć wykorzystać do tego, aby ogłosić mobilizację, ogłosić nową fazę wojny z Ukrainą, ogłosić jakieś nowe cele tej wojny. Niewątpliwie próba przerzucenia czy próba udowodnienia, że władze ukraińskie sięgnęły po metody terrorystyczne, może się odbić echem także w Europie Zachodniej, może się odbić echem w szeroko pojętym państwach globalnego południa i zmniejszyć poparcie tych społeczeństw dla udzielania pomocy Ukrainie. Także jeżeli się sobie zadamy pytanie kto na tym skorzystał, tak? Albo jak można ten, ten zamach wykorzystać? Jak Rosja może wyko próbować wykorzystać ten, ten, ten zamach? To niewątpliwie lista potencjalnych celów no, związanych z wojną przeciwko Ukrainie jest zdecydowanie dłuższa niż gdybyśmy sobie wymyślili, że oto państwo islamskie zaatakowało Rosję i teraz Rosja coś z tym musi zrobić. Um, uważam, musi że nawet, na jeżeli, nawet jeżeli Państwo islamskie Rosję zaatakowało, zrobią wszystko, aby zrzucić winę na Ukraińców, ponieważ to im jest potrzebne do prowadzenia tej wojny. Co więcej, gdyby rzeczywiście Państwo islamskie dokonało takiego aktu terrorystycznego w Rosji, to otwarłoby się pytanie kto ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie kontrwywiadowcze. No dlaczego w, no, dlaczego tak. federalna służba bezpieczeństwa albo, albo służba wywiadu wojskowego nie, mija, nie, 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 nie dysponowały informacjami, które pozwoliłyby ochronić Rosjan przed takim zagrożeniem. A, ale takie, to mamy przykład Izraela. W przypadku Ukrainy takie pytania też się będą pojawiać, ale przynajmniej można łatwo i szybko przygotować do Odpowiedź. Tutaj się jeszcze jedna a wtedy otwiera opcja, że jest to znowu takie pytanie o to, kto zawinił, bo ono, jeśli to jest prawda, nawet jeśli oni tego oficjalnie nie powiedzą, to, to pytanie będzie zadawane. To jest kolejne, otwarcie kolejnej pewnie wojenki, krem, koterii skupionych wokół Kremla, bo to nie jest tak, że wszyscy się tam dookoła kochają, tylko też się zwalczają dookoła i są różne frakcje i te frakcje mogą znowu, zacząć ze sobą na tym tle walczyć. Ja sobie potrafię wyobrazić, że jednak Putin wyjdzie i powie, że to było państwo islamskie pod naporem jakby faktów okoliczności, ale na pewno będzie to próbował wykorzystać do budowania tego syndromu oblężonej twierdzy, który buduje w Rosjanach nie przez ostatnie dwa lata, tylko przez ostatnie 20 30. lat. Tak I będzie dalej ten Rosjan w tym przekonaniu utwierdzał, że jesteśmy, y, idziemy słuszną drogą, musimy się bronić przed resztą świata, musimy być bardziej zjednoczeni niż kiedykolwiek. No to więc idźmy dalej. To też y, jakby Putin powiedział... Y, Rosjanom, że słuchajcie zaatakowało nas państwo islamskie, przed nami kolejna wojna, to musimy najpierw zakończyć tę pierwszą wojnę, tę, którą prowadzimy z Ukrainą, a tak naprawdę z całym światem zachodnim, więc dlatego mobilizujemy się, musimy zakończyć tę wojnę, a później zabierzemy się za tych, którzy nas zaatakowali. Wszystko jest możliwe, zobaczymy, co powie. Poczekajmy, co tak powie. Jest. Ja uważam, że jednak powie, że to Ukraińcy są tam. Po, tak, Przebierani, potrzyci. Albo przynajmniej umożliwili, albo. No, to mu jest ewidentnie do, do, do czegoś potrzebne. Ta rosyjska propaganda ewidentnie kieruje zainteresowanie Rosjan. W to tą, słowo w tą umożliwili stronie. może być tutaj tak, kluczowe. To, to, y, 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 Raczej znaczy szanse na to, że z jakiegoś powodu ta propagandowa machina rosyjska nagle zawróci i przyzna, że myliliśmy się, to nie Ukraińcy, to jednak państwo islamskie nas zaatakowało niespodziewanie, tak? musimy prowadzić jeszcze jedną wojnę, są moim zdaniem dość małe. A propos w rosyjskiej propagandzie, to ja tylko dodam, że rosyjska propaganda mówiła, że Brytyjczycy z głodu już w tej chwili, że sankcje działają, są obosieczne i działają tak, że Brytyjczycy z głodu jedzą wiewiórki, które wyłapują w parkach, a Ukraińcy mrożą nasienie żołnierzy po to, żeby zachować gen rusofobii, więc to są rzeczy, które wygadywane są w rosyjskiej telewizji, więc mogą powiedzieć naprawdę wszystko. Pojawiają się informacje, że trwają ostatnie przygotowania do e, wystąpienia Władimira Putina, natomiast e, nie mam sumienia Państwa e, trzymać e, dłużej, zwłaszcza, że nie wiemy, czy te ostatnie przygotowania zajmą godzinę, dwie czy dwanaście. Podejrzewam, że ze dwie. E, więc, e, A że Putin lubi się spóźniać. Będziemy trzymać <głos》>. rękę na pulsie ale niekoniecznie siedząc w tym czasie przed kamerą. W poniedziałek w Grand Zero, jak będziemy mieli więcej informacji na ten temat i trochę lepszą perspektywę oceny tego, co się, co się zdarzyło, to co będziemy znali, wypowiedź Putina, postaramy się skomentować. Jutro wiele programów w kanale Zero, między innymi debata prezydencka, wybory na prezydenta Warszawy. Będzie pięciu kandydatów, nie sześciu, bo Rafał Trzaskowski w tym czasie będzie na kongresie w Olsztynie, znaje się partyjnym, więc jego akurat zabraknie, ale wszyscy pozostali będą. Zapraszamy o godzinie 19 do kanału 0. Za dzisiaj bardzo dziękuję Państwu za wizytę w studiu. Maria Stepan. Dziękuję. Sławomir Demski. Dziękuję bardzo. Bojkę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Głównym sponsorem kanału Zero jest rocketjobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.